Mam nadzieję, że teraz już mnie słychać. Dzień dobry, cześć. Tak, dzień dobry, już słychać. Więc jestem Wiktoria Wilman i będę miała dzisiaj przyjemność porozmawiać z Wami o bioinformatyce, coś opowiedzieć o studiowaniu na UPWR. Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość takowej prezentacji, ponieważ jestem dosyć dużą pasjonatką tego tematu, ale o tym się właśnie dowiemy za chwilę z prezentacji i prosiłabym o udostępnienie mojego PDF-a. Super, dziękuję bardzo. Więc taka śmieszna historia. Na pierwszych zajęciach, no może nie na totalnie pierwszych, ale na jednych z pierwszych zajęć z fizyki u nas na uniwersytecie jeden z naszych profesorów przechadzał się między ławkami, usiadł przy biurku i nagle zapytał nas, a co to właściwie jest? Ta bioinformatyka, to jakaś biotechnologia, czy też jakaś właśnie inny rodzaj biologii. No i prawdę mówiąc, po paru tygodniach na uczelni sami nie do końca wiedzieliśmy, co to jest i z czym to się je. Dzięki Bogu do końca studiów się to wyklarowało i teraz już chyba coś wiemy na ten temat. I o tym Wam dzisiaj właśnie będę opowiadać. Także zacznijmy od tego, kim ja właściwie jestem i dlaczego to właśnie ja będę Wam o tym opowiadać. Po pierwsze, studiuję bioinformatykę od 4 lat. Były to moje pierwsze studia. Początkowo planowałam inne kierunki, jednak kiedy zobaczyłam po prostu bioinformatykę, o której nie miałam pojęcia totalnie wcześniej, to wiedziałam, że to jest to. Jakby poczułam w sobie, że to jest to i myślę, że z tego też wynika taka moja duża pasja do tego kierunku. Oprócz tego od początku studiów jestem starostą, więc powiedzmy, że znam uczelnię od podszewki, znam te wszystkie, że tak powiem, poziomy, kierunki. Też dzięki temu poznałam dużo ludzi z innych kierunków, a także z innych roczników, także mam nadzieję dać Wam jak największy obraz sytuacji. Byłam w Radzie Wydziału, byłam przedstawicielką studentów w Radzie Programowej i mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę, oraz wiceprzewodniczącą Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego, więc też miałam powiedzmy gdzieś tam jakiś pogląd na ogólnouczelniane sprawy i na całą działalność samorządu. Obecnie jestem też wiceprzewodniczącą koła SKN-u Bioinformatyków, do którego serdecznie Was zapraszam i też o nim troszkę opowiem później. No ale właśnie przede wszystkim dlatego będę do Was mówić, ponieważ jestem super zapalona w tym temacie i prowadzę również Instagrama o tematyce bioinformatycznej. Mam nadzieję, że Was po prostu zainteresuje. Więc, czym jest ta bioinformatyka? Definicja ze słownika jest dosyć nudna i tak naprawdę nie za wiele mówi. Nauka zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych oraz informatycznych do rozwiązywania problemów biologicznych. Powiedzmy, że brzmi to bardzo słownikowo, ale niewiele mówi de facto, co my robimy na tych studiach i czym my się zajmujemy. Tak naprawdę używamy różnych narzędzi informatycznych, czyli programów komputerowych, języków programowania, czasem sami tworzymy dane programy za pomocą języków, by móc analizować dane. I de facto to analiza danych biologicznych jest naszym głównym zadaniem i głównym jakby celem nauki na tych studiach, bo tak naprawdę obsługi każdego programu i każdego języka programowania jesteście w stanie się nauczyć po prostu z internetu, z różnych książek, jednak analiza danych i te właśnie nauki biologiczne to jest to, co odróżnia nas od zwykłych informatyków. W momencie, w którym bioinformatyk realizuje jakieś zadanie, to jakby wynik danej analizy biologicznej wskazuje od razu na coś, tak? Na jakby jakiś konkretny, jakąś konkretną hipotezę, bądź też na jakiś konkretny rezultat. I czasem jest jakiś błąd w programie, którego informatyk by nie wyłapał, bo jakby wynik równy zero byłby ok, albo wynik ujemny. A na przykład bioinformatyk, mając wiedzę biologiczną i statystyczną, będzie wiedział, że taki wynik jest niemożliwy. A jeżeli jest niemożliwy, to w programie bądź w analizie zaszedł jakiś błąd. Dlatego jesteśmy potrzebni w firmach typowo biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, po to, by tak naprawdę skrócić ten proces realizacji różnych projektów. No ale już się za bardzo rozgadałam, więc przejdźmy dalej. Więc co tak naprawdę buduje bioinformatykę? Tu już trochę zdradziłam, że jest to statystyka, biologia oraz informatyka. To są trzy najważniejsze, powiedzmy, kierunki, z których nasz kierunek jest zbudowany.
Statystyka przydaje nam się do analiz populacji, analizy przeżycia. Co to znaczy? To znaczy, że pracujemy na prawdziwych danych pochodzących na przykład z populacji zwierząt, bądź też wynikach medycznych, które umożliwiają nam odkrycie pewnych zależności pomiędzy poszczególnymi danymi. Dzięki różnym testom statystycznym oraz zastosowaniu różnych technik statystycznych jesteśmy w stanie określić różne parametry, różne wyniki, estymatory, które pomagają na przykład dostosować leczenie, dostosować chów danego zwierzęcia bądź też plan rozrodu. Jeżeli chodzi o biologię, no to podczas studiów przechodzimy kursy z genetyki, biologii molekularnej, proteomiki, genomiki, genetyki populacji, filogenetyki i to jest coś, co według mnie jest niesamowite, ponieważ genetyka, tak jak zresztą informatyka, cały czas się rozwija i cały czas dostajemy nowe informacje w nowych tematach i de facto biologia nie jest jeszcze tak zgłębiona, jakbyśmy tego chcieli, więc również wy możecie się przysporzyć, przyłożyć do odkrywania nowych rzeczy i jak najbardziej nie tylko możecie uczyć się, ale też odkrywać. I jeżeli chodzi o informatykę, to wydaje mi się, że standardowe jest tutaj programowanie i użytkowanie różnego rodzaju właśnie narzędzi bioinformatycznych albo stricte informatycznych. Zazwyczaj pracujemy na systemie Linux i jest to bardzo pomocne przy wielu plikach bioinformatycznych, ponieważ jakby biologiczne dane są zazwyczaj zapisywane w specjalistycznym formacie. I dzięki informatyce bardzo łatwo możemy analizować te dane. Nie jest to możliwe często na kartkach. Uwierzcie mi, miałam przedmiot, w którym analizowaliśmy właśnie warianty genetyczne na kartkach, licząc wszystkie testy statystyczne ręcznie. I tak naprawdę coś, co zajęło mi potem do przerobienia na komputerze jakąś godzinę, dwie, na kartkach zajęło praktycznie cały semestr roboty. Także to, że mamy informatykę w bioinformatyce, jest dla nas bardzo dużym ułatwieniem. Połączenie tych trzech dziedzin pomaga nam tak naprawdę kompleksowo podejść do problemu. No ale właśnie, jeżeli tej biologii tak naprawdę można nauczyć się z podręczników, informatyki nauczyć się z kursów i z innych źródeł, powiedzmy, internetowych, bo jest to teraz ogólnodostępne, a ze statystyki nawet pójść na jakieś korepetycje bądź też skorzystać z kursu internetowego, to po co byłyby te studia? A więc, według mnie te studia są jak najbardziej potrzebne. Po pierwsze dlatego, żeby zacząć od podstaw. Niestety bioinformatyka jest tak szeroka, że jakby ciężko zacząć od właściwego momentu. Często są takie, powiedzmy, punkty spustowe, w których nie wiadomo, w którą stronę pójść. I właśnie studia i program studiów często pomaga nam zdecydować, zobaczyć wszystkie możliwości i podjąć właściwe decyzje, a także czasem pokierować nas tam, gdzie powinniśmy iść. Na przykład w moich czasach licencjatu, czyli 3 lata temu, kiedy poszłam na studia, część programu obejmowała inne programy, języki programowania niż jest to obecnie. Uniwersytet cały czas stara się tak naprawdę dobrać jak najlepiej pod studentów i sytuację na rynku nasz program nauczania i jest to zauważalne, jakby chociażby jak się rozmawia między rocznikami. Widać różnice w programie nauczania, powiedzmy rok wyżej nade mną i 2 lata wyżej pode mną. Już są pewne różnice, niektóre są bardzo delikatne, inne, no powiedzmy, bardziej drastyczne, ale zawsze są na plus, jeżeli chodzi o program. Kolejna ważna sprawa. Nigdzie z żadnego kursu nie dostaniecie takiego potwierdzenia umiejętności i takiego sprawdzenia swoich umiejętności, jak na studiach. Każdy kurs internetowy ma pewne, powiedzmy, interaktywne możliwości, jednak nikt nie odpowie wam zazwyczaj na te pytania tak idealnie. No chyba, że na Stack Overflow, o czym się pewnie dowiecie, jeżeli pójdziecie na te studia. Jeżeli chodzi o kolejny punkt, czyli styczność ze światem naukowym, to naprawdę mamy bardzo dobrych specjalistów u nas w Katedrze Genetyki i
pracują nad zupełnie różnymi tematami. I to jest coś, co na przykład sprawia, że ja mam bardzo duży problem teraz, kiedy wybieram promotora do pracy magisterskiej, bo jest tyle interesujących tematów, że ciężko się zdecydować, prawdę mówiąc. Jeżeli chodzi na przykład o filogenetykę, mamy specjalistę. Jeżeli chodzi o warianty genetyczne, mamy specjalistę. Choroby człowieka, mamy specjalistę. Choroby bydła, mamy specjalistę. Więc tak naprawdę ja na przykład realizowałam mój licencjat odnośnie roślin, co jest dosyć rzadkie u nas w katedrze, ale ponieważ mi zależało i mojej promotorce zależało, to połączyliśmy siły właśnie biologa i dwóch bioinformatyków i się udało. Także dla, że tak powiem, chętnego nic trudnego. Jeżeli chodzi o aktywność studencką, to tutaj mogę się rozwinąć jeszcze bardziej w tym temacie, ponieważ jestem wiceprzewodniczącą koła bioinformatyków. Nie jest to jedyne koło na naszym wydziale, jednak osobiście będę promować moje własne koło, ponieważ no, szczerze powiem, że je kocham, uwielbiam i świetnie mi się pracuje z ludźmi w kole. Jednocześnie serdecznie bym was chciała zaprosić w najbliższy wtorek. Jest kurs Pythona, co prawda na część praktyczną nie mamy już miejsc, ale na część teoretyczną serdecznie zapraszamy. Na spotkania SKN-u możecie spróbować wejść już teraz, to znaczy nie ma ograniczeń odnośnie członków. Zazwyczaj spotykamy się na Discordzie bądź też na Google Meet w zależności od ilości osób chętnych. I przeprowadzamy spotkania na różne tematy. Czasem po prostu rozwiązujemy zadania bioinformatyczne, czasami omawiamy artykuły naukowe, czasami prezentujemy właśnie nasze prace. Ja miałam na przykład taką przyjemność opowiadać o moim licencjacie, ale też jakieś 2 tygodnie temu było spotkanie z firmą bioinformatyczną, na której jeden z naszych członków opowiadał o swojej pracy, którą już podjął teraz w trakcie studiów magisterskich w jednej z bioinformatycznych firm. Także jak najbardziej da się, powiedzmy. No i specjaliści z dziedziny, co mam na myśli? Mam na myśli profesorów, mam na myśli spotkania właśnie z różnymi firmami, ze specjalistami, ale o tym jeszcze za chwilkę, nie będę spoilerować. Więc de facto, co możesz zyskać ty jako przyszły student, studiując bioinformatykę na naszym wydziale? Możesz zyskać w 3 aspektach, to znaczy 3 aspekty wymienię, możesz zyskać dużo więcej, ale to później. Więc jako student możesz zyskać poprzez inicjatywy społeczne, działać w samorządzie, działać w wolontariatach, a także w jakiejś współpracy międzystudenckiej. Nieraz między SKN-ami tworzyły się różne grupy projektowe, które robiły projekt właśnie między SKN-owy bądź też międzyuczelniany, który naprawdę niejednokrotnie zdobywał bardzo wysokie noty na konferencjach, a przy okazji poznawało się naprawdę świetnych ludzi. Ja szczerze powiem, że na początku, kiedy okazało się, że języki w sensie inne języki obce, będziemy mieli mieszanie, to znaczy nie z własnym kierunkiem, tylko z innymi kierunkami, to wydawało mi się to strasznie skomplikowane, że jakby będę chodziła do innego budynku, w ogóle w innej części kampusu, z innymi ludźmi, Jezu, jak ja tam kogoś poznam, a tak naprawdę do dzisiaj utrzymuję kontakt z osobami, z którymi miałam zajęcia na pierwszym roku, bo to naprawdę super ludzie i bardzo się cieszę, że się poznaliśmy. Tak samo jeżeli chodzi o wolontariaty, jeżeli lubicie działać na rzecz innych, ja wielokrotnie brałam udział w akcjach DKMS-u, czasami jako wolontariusz, który zbierał po prostu osoby chętne, czasami jako fotograf, działałam też przy konferencji naukowej jako fotograf, także jeżeli chcecie, to naprawdę jest dużo opcji, żeby się udzielać, żeby poznawać nowych ludzi i przy okazji czasami poznawać ten świat naukowy, tak jak na przykład na konferencji, gdzie byłam fotografem, było bardzo wiele osób z różnych dziedzin, głównie weterynarzy i zootechnicy, ale nie tylko, i można było poznać, jak to wygląda w innym kraju i naprawdę bardzo się wzbogacić. No i bardzo zachęcam do działania w samorządzie na rzecz studentów, ponieważ no, wydaje mi się to wyższą wartością. Jeżeli chodzi o działalność naukową, to możesz podjąć zawsze współpracę ze specjalistami z dziedziny, których, tak jak mówiłam, mamy u nas na uczelni, poprzez na przykład właśnie działalność i członkostwo w kole naukowym. Ja na przykład mam nadzieję, że uda mi się wydać w tym roku artykuł naukowy właśnie we współpracy ze specjalistami z dziedziny bioinformatyki roślin,
oraz że uda mi się w końcu wziąć udział w jakiejś konferencji, chociaż niestety pandemia nam wszystkim pokrzyżowała plany, to jednak jesteśmy tutaj na dniach otwartych, więc nie jest to aż takie trudne, jakby się wydawało. Jeżeli chodzi o działalność rynkową, to tak jak już wspominałam, organizujemy spotkania z pracodawcami, ale również pokazujemy możliwości na samej uczelni, a także poza nią. O możliwościach na rynku pracy jeszcze sobie zaraz wspomnimy. Ale jeżeli chodzi o rozwijanie kompetencji miękkich, to nasza uczelnia na przykład teraz wdrożyła taki powiedzmy przedmiot, który się nazywa przedsiębiorczość na pierwszym stopniu, innowacyjność na drugim stopniu. I na tych właśnie przedmiotach szkolimy się z zakresu właśnie budowania przedsiębiorstwa, własnego pomysłu na firmę, na działalność. Oprócz tego mamy też przedmioty humanistyczne, na których można rozwijać właśnie te swoje kompetencje miękkie. Są to różne przedmioty z zakresu rozwoju osobistego, więc nie będę ich tutaj teraz wymieniać, ale wszystko możecie znaleźć na stronie naszej uczelni. I tutaj pozwoliłam sobie załączyć parę zdjęć z naszych wydarzeń, które co prawda organizowaliśmy jako koło naukowe, ale uwierzcie mi, że duża część studentów bioinformatyki należy do koła. W pewnym momencie mieliśmy ponad 40 członków. Także jako koło właśnie, to też jest bardzo ważne, organizujemy nie tylko spotkania z pracodawcami, ale są tutaj też na przykład zdjęcia z kursu Perla. Teraz właśnie będzie online kurs Pythona, także też zapraszam do obserwowania zarówno fanpage'a SKN-u naszego, jak i właśnie uczelni, ponieważ uczelnia też zazwyczaj promuje nasze wydarzenia. Nasze osiągnięcia, czyli co tak naprawdę możesz zmienić, co możesz zrobić na studiach, po studiach. W trakcie studiów miałam przyjemność poznać osoby, które pojechały do Bostonu na konferencję IGM ze swoim pomysłem. Była to, tak jak już wspominałam, współpraca między kołami. Dziękujemy SSKN-owi OrgChem bardzo za taką możliwość współpracy oczywiście i pozdrawiamy gorąco. Więc tutaj jako studenci koła pojechali do Bostonu ze swoim pomysłem i zdobyli trzecie miejsce w Ameryce na międzynarodowym konkursie, więc da się jak najbardziej działać. Oprócz tego nasi studenci publikowali już artykuły od lat w różnych czasopismach, i w Nature, i w Journal of Applied Genetics oraz w PLOS ONE. Współpracujemy, jak już mówiłam, z różnymi firmami takimi jak Ardigen, M&M Diagnostics. Też niektórzy z naszych studentów mieli szansę odbywać swoje praktyki w PANie, także rozwijać się można w każdą stronę, tak naprawdę wystarczy tylko chcieć, a okazja czeka za każdym rogiem. I gdzie znajdziemy pracę po bioinformatyce? Bo ja często dostawałam takie pytanie od moich znajomych, od moich rodziców, od w ogóle rodziny, a także od osób właśnie, które zastanawiały się nad bioinformatyką, no bo niby tak fajnie to brzmi, takie nowoczesne, trochę nie wiadomo o co chodzi, trochę tajemnicze, no fajnie, ale de facto co można robić? Oprócz tego, że jesteśmy bioinformatykami, czyli raczej osobami, które siedzą głównie przy komputerze, to również mamy wykształcenie z zakresu biologii molekularnej, mamy wiele godzin moim zdaniem w laboratorium, podczas których przeprowadzaliśmy rozdział na przykład białek, PCR, cięcie enzymami restrykcyjnymi, pracowaliśmy w laboratorium w trakcie chemii, biochemii. Niestety znowu teraz pandemia trochę to utrudnia, jednak mam nadzieję, że jeszcze uda nam się do tego wrócić, bo ja bardzo, bardzo dobrze wspominam zajęcia w laboratorium. Więc jeżeli chodzi o tą część biologiczną, to można pracować zarówno w laboratoriach, jak i w firmach biotechnologicznych, w koncernach farmaceutycznych albo instytucjach badawczych, które właśnie zajmują się w jakiś sposób genetyką bądź biologią molekularną. Jeżeli chodzi o tą część informatyczną, to część studentów nie jest w ogóle zainteresowana tą częścią bio po jakimś czasie, stwierdza, że to jednak nie dla nich, idzie typowo w informatykę. Szkolą się jako programiści, testerzy, często też działają tutaj w firmach, że tak powiem, bardzo znanych. Wiele osób jest zatrudnionych obecnie bądź na praktykach na przykład w Nokii, więc to nie tak, że tak powiem, musimy się gdzieś chować po kontach w małych firemkach, ale mamy naprawdę bardzo dobre wykształcenie informatyczne, szczególnie jeżeli chodzi o Pythona. No i trzecia, powiedzmy, gałąź, w której możemy pracować, to statystyka.
I tutaj głównie są to albo oddziały analityczne konkretnych firm, czyli na przykład analiza danych pochodzących ze stron, analiza klientów, analiza jakby zakupowa, analiza finansowa, więc można pracować w bankach, w firmach ekonomicznych, a także w zwykłych po prostu korporacjach i instytucjach, które potrzebują analityków. Także jak najbardziej wydaje mi się, że pracy jest dużo i co więcej, bioinformatyka nie ogranicza. Bioinformatyka daje możliwości i każdy z nas ma trochę inne, powiedzmy, zamierzenia po tym kierunku. Chce pracować w trochę innym dziale, powiedzmy, właśnie w innej dziedzinie. I każdy z nas ma możliwość wyboru po studiach, nie w trakcie studiów. Ja obecnie jestem na drugim stopniu, na pierwszym roku magisterki z specjalizacją programowanie w biologii molekularnej i ja osobiście wolałabym iść w biologię, ale druga specjalizacja to biostatystyka i programowanie statystyczne, chyba taka jest pełna nazwa i tamta grupa właśnie bardziej woli iść w programowanie i statystykę. Ja osobiście chciałabym to jeszcze połączyć z biologią. No i dochodząc do tego, co najczęściej interesuje osoby, które zastanawiają się nad wyborem bioinformatyki. Najczęściej dostaję pytania o to, jakie są najważniejsze umiejętności, których uczymy się na studiach bioinformatycznych. O tym już trochę wspominałam. Są to tak naprawdę umiejętności związane z analizą danych. Przepraszam, muszę się napić, ponieważ zaschło mi w gardle od tego mojego ciągłego gadania. Analiza danych to jest umiejętność, której nie da się nauczyć, powiedzmy, z książki. Do tego jest potrzebna pewna praktyka. I aby poprawnie analizować dane i zauważać właśnie te niuanse, które łączą konkretne aspekty, no to po prostu potrzeba praktyki. Uważam, że na naszych studiach jest naprawdę tej praktyki dużo. I co więcej, mam wrażenie, że jest jej coraz więcej, a należąc właśnie do koła, bądź realizując swoje własne projekty, co też jest możliwe, jak najbardziej jeszcze bardziej możemy się rozwijać pod tym względem. Co muszę umieć, idąc już na studia bioinformatyczne? Wydaje mi się, że nie trzeba umieć wiele. Trzeba umieć podstawową matematykę, trzeba mieć podstawową wiedzę z biologii i właściwie to tyle. Bardzo dużym ułatwieniem jest bycie po biochemii bądź technikum związanym z biologią i chemią, ale nie jest to wymagane. Przepraszam. Jeżeli chodzi właśnie o to, czego najbardziej wymagano na początku studiów, to są to tak naprawdę głównie rzeczy, których się już uczymy na studiach. Najlepiej było umieć już troszkę chemię, ale znam osoby, które bez problemu zaliczyły na dobrą ocenę ten przedmiot, mimo tego, że nie miały chemii wcześniej, tylko były po matwizie. Jakie języki programowania są najczęściej wykorzystywane? Najczęściej pracujemy w Pythonie, oprócz tego, tak jak już wspominałam, wykorzystujemy Linuxa, więc pracujemy w Bashu. Używamy też Era. I czasami właśnie organizujemy jakieś warsztaty, na przykład z Perla. Czy warto robić tylko drugi stopień? To też jest pytanie, które dosyć często mi się powtarzało, ponieważ prowadzę Instagram o tematyce bioinformatycznej, tam też się dzielę trochę wiedzą. Często ludzie mnie pytali, czy warto iść tylko na drugi stopień, jeżeli jestem po biotechnologii albo mikrobiologii. Ja uważam, że jeżeli cię to interesuje, to jak najbardziej warto. Ponieważ nie bazujemy aż tak mocno na tych treściach i informacjach, które zostały przekazane na pierwszym stopniu, ale najlepiej mieć już wtedy jakąś wiedzę z podstaw programowania w Pythonie i w Erze. Jest wtedy dużo łatwiej, ponieważ znam osoby, które przyszły bez tych podstaw, musiały się uczyć na bieżąco, dały radę, ale no, nie było to najłatwiejsze i nie było to najprzyjemniejsze. Również statystyka jest tutaj dosyć kluczowa, i warto jakieś podstawy statystyki mieć, idąc już na drugi stopień. Jednak prowadzący są naprawdę bardzo wyrozumiali i starają się jak najlepiej wytłumaczyć wszystko od podstaw.
I teraz kolejne pytanie, jedno z moich ulubionych, czyli czy osoba po podstawowej matematyce sobie poradzi? Otóż wydaje mi się, że jakieś 85% z nas było po podstawowej matematyce przychodząc na te studia i wszyscy sobie poradziliśmy, naprawdę. Matematyka jest bardzo dobrze tłumaczona i jest tłumaczona właśnie jak dla osób po podstawowej matematyce, więc osoby po rozszerzonej czasami mogą się trochę nudzić. Ale z tym nie ma totalnie problemu. Ja osobiście jestem po podstawowej matematyce i zdałam na początku, powiedzmy, że bez problemu, a potem to już było tylko lepiej. Jak bardzo informatyczne są te studia? Ten aspekt wydaje mi się, że ciągle się zmienia i z każdym rokiem są coraz bardziej informatyczne, co oczywiście jest bardzo na plus. Jeżeli chodzi właśnie o programowanie, to dochodzi coraz więcej nowych możliwości i mamy coraz więcej w ofercie kierunku zajęć, które właśnie dotyczą programowania i analizy danych, co właśnie pomaga pozwala i pomaga w ewentualnej zmianie kierunku i specjalizacji. No i na zakończenie, no nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Cię do naszych kręgów. Poznaj bioinformatykę razem ze mną, z nami. Chętnie Ci pomożemy. Zobacz, przetestuj, przyjdź do nas na spotkanie koła. Zaobserwuj stronę uniwersytetu, stronę SKN-u, Instagramy i myślę, że stamtąd dowiesz się wszystkiego, co tylko chcesz. Do kontaktu ze mną, jeżeli masz jakieś pytania, które nie zostaną zadane teraz, jak najbardziej pisz na mój Instagram, tutaj jest mój nick, albo na konto SKN-u, bądź też właśnie, mam nadzieję, że będziecie mogli też zadawać tutaj do rekrutacji pytania. Także bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam na czat. W międzyczasie mogę coś jeszcze poopowiadać. Bardzo mnie natchnęły te wypowiedzi doktorantów odnośnie ich pierwszych dni na uniwersytecie. I wydaje mi się, że to jest super sprawa, żeby właśnie powiedzieć Wam przyszłym maturzystom, że to wcale nie jest takie straszne. Ja na mój pierwszy dzień, jak przyjechałam oczywiście tramwajem wrocławskim na rozpoczęcie, na dzień wstępny, to pamiętam, że drogę, jaką mi wskazywała nawigacja, była zupełnie inna niż wszyscy inni młodzi ludzie szli. Więc zamiast pójść za nawigacją, to stwierdziłam, że dobra, trudno, spróbuję pójść za nimi, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okazało się, że zamiast iść naokoło wszystkich domów, można pójść super szybkim skrótem i gdybym nie poszła razem z resztą studentów, tak podejrzewałam, że studentów, to krążyłabym dookoła tak naprawdę i droga trwałaby dwa razy dłużej. Także czasem taki owczy pęd jest pozytywny. Po przyjściu okazało się, że ludzie zbierają się w grupki pod głównym budynkiem wydziału i słyszałam, o tu biologia, biologia człowieka, biologia, biologia człowieka, dobra, gdzie jest jakaś bioinformatyka? Zebraliśmy się na początku bardzo małą grupą, razem usiedliśmy na dniu wstępnym i prawdę mówiąc, potem bardzo dobrze bawiliśmy się na integracji, także polecam Wam poznawać ludzi i się spotykać, bo od tego też są studia, nie tylko od nauki, ale od tego, żeby poznać siebie, poznać innych i jak najbardziej się rozwijać. Nie widzę pytań póki co, także mogę jeszcze coś opowiedzieć w temacie właśnie na przykład laboratoriów i jak laboratoria u nas wyglądają. U nas co prawda na kierunku nikt nie mówił laboratoria, raczej mówiło się po prostu zajęcia, ale rzeczywiście mieliśmy zajęcia w laboratorium z fizyki, chemii, biochemii później, biologii molekularnej. I oprócz takich typowo bioinformatycznych przedmiotów, mieliśmy też parę takich, powiedzmy, wesołych fakultetów. Fakultety te dotyczyły na przykład behawioru zwierząt i na tych zajęciach byliśmy w zoo obserwować zwierzęta. Mi akurat przypadło obserwowanie lwów i serdecznie polecam Wam obserwowanie akurat lwów, ponieważ jest tam świetne takie w naszym zoo miejsce, w którym można się schować, a akurat niestety obserwowaliśmy je w bardzo deszczowy dzień. I dostałam właśnie pytanie, jaki przedmiot był ciekawszy, a który najtrudniejszy.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o najtrudniejszy przedmiot, to bardzo zależało od typu osoby i sposobu, w jaki się osoba uczy. Dla niektórych najtrudniejszym przedmiotem była zoologia. Zoologia wymagała bardzo dużej ilości nauki pamięciowej oraz bardzo dobrej taktyki robienia notatek. I niestety nie wolno było robić zdjęć na wykładzie, więc nie było to proste, ale akurat mnie ten problem nie dotyczył, bo ja z pamięcią nigdy nie miałam problemów. Za to, jeżeli chodzi o biochemię i wszystkie łańcuchy oddechowe i rozkład tłuszczy, to było dla mnie definitywnie wymagające. Jednak nie strasząc Was, ja osobiście zdałam wszystkie egzaminy w pierwszym terminie, a nigdy nie zażynałam się nauką. To znaczy, wiadomo, że były sytuacje, w których trzeba było zarwać jedną nockę, żeby, nie wiem, nauczyć się do egzaminu z fizyki. Winna. Ale jednak nigdy nie trzeba było nad tą nauką siedzieć nie wiadomo ile. Uważam, że ilość materiału była w porządku, oprócz tej biochemii, ale de facto naprawdę dało się żyć w trakcie tych studiów i w ciągu pierwszego roku wszyscy żyliśmy bardzo intensywnie, także z tym nie było problemu. Jeżeli chodzi o najciekawszy przedmiot, to wydaje mi się, że znowu jest to bardzo indywidualne z mojej strony. Definitywnie wszystkie przedmioty laboratoryjne, biologia molekularna, genetyka, bardzo też mi się właśnie podobała ta część laboratoryjna biochemii, ale jeżeli chodzi o najciekawszy przedmiot niezwiązany stricte z bioinformatyką, to był to rozród ptaków, ponieważ każdy z nas mógł wyhodować swojego własnego kurczaka i się nim potem przez chwilę zająć, dopóki nie pojechały na farmę, ale właśnie było to bardzo ciekawe i bardzo życiowe, mimo tego, że dosyć jakby takie mało powiązane z samą bioinformatyką. Jak wygląda nauka programowania na studiach? Czy trzeba było mieć wcześniej jakąś wiedzę? Ja przyszłam nie mając praktycznie w ogóle wiedzy. To znaczy umiałam otworzyć CMD na Windowsie i to była cała moja wiedza. Uczono nas od zera i to, co mi się podobało, to uczono nas myśleć jak programiści, a nie tylko klikać w komputerze, użyj funkcji tej, użyj funkcji tamtej. Tylko często to my mieliśmy wymyślić, jak daną rzecz zrobić, na przykład jak policzyć maksymalną wartość, minimalną wartość. Wiadomo, że nauka programowania jest ważna, jednak na tych studiach nie jest ona aż tak kluczowa, jest ważna, ale nie kluczowa. Dużo rzeczy uczyło się jakby tak mimochodem w międzyczasie, to znaczy ja po pierwszym roku nie czułam się w ogóle programistą, ale de facto jak szłam na jakiś kurs albo robiłam jakiś kurs internetowy, to okazało się, że już taka byłam średnio zaawansowana. Także jeżeli chodzi o programowanie, nie trzeba mieć żadnego wstępu na pierwszym stopniu. Na drugim stopniu, kiedy idziemy na drugi stopień studiów, czyli studia magisterskie, to lepiej już jakąś wiedzę mieć. Jednak da się i bez tego, tylko po prostu trzeba się wtedy szybko uczyć. Na pierwszy stopień nie trzeba mieć żadnej wiedzy programistycznej, wszystkiego uczą od zera i wydaje mi się, że dobrze uczą. Także jak najbardziej teraz też na drugim stopniu dostaliśmy możliwość po raz pierwszy pracy z pewnym doktorem, który zapewnił nam jeszcze kursy dodatkowe, certyfikowane właśnie z kursów możliwych do zrobienia, internetowo oczywiście w czasach pandemii, więc cały czas się rozwijamy i w trakcie tych studiów czuć, że się cały czas rozwijasz i wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne właśnie, żeby czuć ten rozwój i że człowiek idzie do przodu. No i jednocześnie wydaje mi się, że właśnie tutaj jest na tych studiach fajne nie tylko dla osób, które są zdecydowane, ale też dla osób, które nie są totalnie zdecydowane, czy chcą iść bardziej w biologię, matematykę, informatykę. Fajnie jest móc mieć nadal ten wybór i nie musieć tak stricte po maturze się decydować, że o, ja idę w to i tylko na tym się skupię, tylko mimo wszystko właśnie taka interdyscyplinarność naszego kierunku myślę, że jest jak najbardziej na plus. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to jak najbardziej proszę zadawać. Jeżeli obawiacie się teraz, to tak jak mówię, później też na pewno będzie na to okazja. Nie bójcie się pisać zarówno
jakby i do naszego uniwersytetu, i do mnie, czy do naszego SKN-u, ponieważ tak jak już tu wcześniej doktoranci powiedzieli, te wszystkie opowieści o niemiłych paniach w dziekanacie, to jest totalna bójda. Ja się nie spotkałam, naprawdę, jestem starostą 4 lata, udzielałam się w samorządzie, tu, tam, siam, nigdy się nie spotkałam z niemiłą panią w dziekanacie albo w ogóle w administracji. Naprawdę tam też pracują ludzie i ja też jestem człowiekiem, więc nie martwcie się, pytajcie, bo lepiej, żebyście zapytali teraz, niż potem się zastanawiali i wymyślali bądź kręcili sobie filmy, bo te studia naprawdę są przyjemniejsze i mniej przerażające, niż się wydaje. Także jak najbardziej wydaje mi się, że możecie na spokojnie do tego podejść. Chciałabym być tak spokojna, jak jestem teraz, kiedy wybierałam studia. Nie byłam, ale mam nadzieję, że wy będziecie mieli taką możliwość mimo tego trudnego czasu. Jeżeli chodzi ogólnie jeszcze o kierunek studiów, to tak naprawdę wiele osób poszło na niego bez przekonania. W moim roczniku poszło, bo nie dostało się gdzieś indziej, był to kierunek drugiego wyboru, albo po prostu nie wiedziało, co ze sobą zrobić. I poszło na ten kierunek, bo stwierdziło, że nóż, coś. I teraz się okazuje, że odnaleźli się w pewnym aspekcie tego kierunku, o którym w ogóle wcześniej nie wiedzieli, nie myśleli i tak dalej, i tak dalej. W pewnym po prostu fragmencie, tak jak widzicie, jest to wiele dziedzin tak naprawdę połączonych w jedno, coś im się spodobało i w to będą teraz szli. Więc mam nadzieję, że każdy z was i ja też znajdzie taką właśnie swoją niszę, w której będzie mu dobrze, będzie mu wygodnie i będzie się dobrze czuł i będzie mu się dobrze pracowało po prostu. Jeżeli chodzi o całe zamieszanie względem oddawania prac licencjackich, pisania pracy licencjackiej, bo to też jest ponoć strasznie przerażające, to ja z mojej perspektywy powiem, że głównym jakby aspektem jest wybór dobrego tematu i dobrego promotora. Jeżeli wybierzesz coś, co cię interesuje, to naprawdę ta praca i w ogóle ta praca związana z pracą pójdzie jak składka. I to wszystko wydaje mi się, że się na tym opiera, również studia. Jeżeli wybierzesz coś, co ci się po prostu podoba, widzi, czujesz jakiś taki pociąg do tego, może masz trochę do tego talentu, to po prostu będzie łatwiej. I mi było łatwiej, ponieważ kierowałam się właśnie przy wyborze studiów wewnętrznym głosem, który mi powiedział tak, idź na to. Idź na to, to ci się będzie podobało. I miałam po prostu rację. I mam nadzieję, że wy też będziecie mogli sobie powiedzieć za parę lat, tak, miałem rację, podoba mi się. Czy wybierzecie bioinformatykę, czy też inne studia, to tego wam bardzo, bardzo mocno życzę, bo no niestety matura czasem wydaje się końcem świata. Mi się wydawała strasznym końcem świata. Nie była. Była dopiero początkiem de facto tych najlepszych momentów, powiedzmy, w życiu i tych najlepszych chwil. Na studiach, oprócz tego, że się studiuje i studiuje się naprawdę fajne rzeczy, to poznaje się świetnych ludzi, rozwija się swoje najlepsze strony i odnajduje się swoje pasje i talenty, czasem o które by się nie podejrzewało siebie. Także mam nadzieję, że wy też takie pasje poznacie, bądź już poznaliście i je rozwijacie, w takim razie gratuluję. I mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie wasze pytania. Kontakt, tak jak już powtarzam, któryś raz, przepraszam bardzo za to powtarzanie, się znajduje na tym slajdzie i możecie pisać i nie bójcie się zadawać nawet tych najgłupszych pytań albo takich, które wam się wydają głupie, ponieważ nie ma czegoś takiego jak głupie pytanie, ponieważ każdy z nas widzi różne sprawy inaczej i coś, co może dla mnie się wydawać oczywiste, nie być dla was, bądź dla mnie nie być oczywiste, coś, co jest dla was oczywiste. Także jak najbardziej czekam na wasze pytania. I jeżeli chodzi jeszcze o pracę po bioinformatyce, to może jeszcze o to się zaczepię i o praktyki. Jeżeli chodzi o praktyki na pierwszym stopniu,
to praktyki można odbywać nie tylko poza uczelnią, ale też u nas na uczelni, właśnie w katedrze genetyki, u naszych prowadzących zajęcia. Niektóre osoby też robiły w katedrze biologii, z tego co wiedziałam, więc jak najbardziej praktyki można znaleźć nie tylko w firmach zewnętrznych, ale można też korzystać z tego, co ma do zaoferowania nasza uczelnia. Tak naprawdę moim zdaniem bardzo warto jest współpracować tak poza studyjnie, to znaczy poza zajęciami, właśnie z prowadzącymi na naszych studiach, ponieważ mają oni bardzo dużo do zaoferowania. O niektórych właśnie projektach, które realizują nasi studenci w ramach koła bądź też nie, możecie się dowiedzieć na fanpage'u SKN-u. I jak najbardziej po prostu rozwijać swoje umiejętności, dążyć do tego, co was interesuje. No mnie na pierwszym stopniu zainteresowała genetyka roślin, więc postanowiłam pójść w tą stronę. Mojego chłopaka bardziej interesowała statystyka, więc bardziej statystycznie i matematycznie podszedł do tematu. Znowu moją przyjaciółkę bardziej interesowały tematy związane właśnie z biologią, stricte biologią, więc poszła bardziej w tą stronę. Także każdy znajdzie na tych studiach coś dla siebie i myślę, że to tak naprawdę najlepsze podsumowanie tego, co mogłam wam przekazać. Mam nadzieję, że po prostu trochę poznaliście, co to jest bioinformatyka, kto co robi w tej bioinformatyce. I tak stricte, generalnie mówiąc, jest to dużo bardziej rozwinięta dziedzina niż się wydaje. Tak. Ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, chętnie odpowiem. Nie bójcie się ich zadawać. W międzyczasie może jeszcze coś wymyślę, o czym warto wam by było powiedzieć. To, co jest jeszcze właśnie fajne u nas na uczelni, niekoniecznie z językami programowania, ale z językami obcymi, to jest to, że można sobie wybrać inny język niż angielski czy niemiecki. Z tego, co pamiętam, to w ofercie na pewno jest hiszpański i chiński jeszcze. Chyba też francuski. Osobiście korzystałam z niemieckiego i zaliczyłam pierwszy etap studiów, zdobywałam certyfikat z niemieckiego na poziomie B2 i byłam bardzo zadowolona. Mimo tego, że uczyłam się dotąd w liceum, w gimnazjum, nawet trochę w podstawówce niemieckiego, to jednak gdzieś tam on kulał. Teraz już się czuję pewniej, co też jest właśnie zawsze plusem w CV, bo oprócz języków programowania warto też znać języki obce. Mimo wszystko często pracuje się w firmach zagranicznych, które są po prostu, mają swoje siedziby, jakieś tam oddziały w Polsce i wtedy często też porozumiewa się mimo wszystko człowiek ze swoimi kierownikami bądź też swoimi jakimiś tam nadzorującymi w obcym języku i nie zawsze jest to język angielski, więc warto się też szkolić po prostu z języków obcych. Jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, to już co nieco wam opowiedziałam o przedsiębiorczości i przedmiotach humanistycznych. No to, co jest też fajne u nas na studiach, a właściwie to, co mnie zawsze cieszyło, to nasz wydział mimo wszystko jako biologii i hodowli zwierząt. Miałam przyjemność tak naprawdę przez 2,5 bite roku być tam praktycznie dzień w dzień, od poniedziałku do piątku. I powiem wam, że na żadnym innym wydziale nie czułam tak przyjemnej, powiedzmy wręcz rodzinnej atmosfery, jak na naszym wydziale. Jest bardzo miło i to nie oznacza, że ktoś komuś odpuszcza w kolokwiach czy coś w tym stylu. Nie, po prostu tak jak powiedzieli wcześniej doktoranci, wszyscy są bardzo życzliwi, wszyscy się znają. Ten wydział nie jest jakiś super rozległy, nie ma wielu pięter, jest bardzo rodzinny. Ja się tam czuję, powiedzmy, trochę jak w domu już teraz. Żałuję, że już tak długo wydziału nie widziałam. Pozdrawiam serdecznie naszą panią z dziekanatu, panią Monikę, bo robi kawał dobrej roboty i uświadamiamy ją o tym, jak tylko możemy. Pamiętajcie, żeby się ugadywać z osobami takimi jak panie z dziekanatu i traktować je równie dobrze, jak one traktują was, ponieważ naprawdę no, mogą wam zrobić wiele dobrego, mogą wam bardzo pomóc i pani Monika nam właśnie bardzo zawsze pomagała. Także nie bójcie się pani z dziekanatu, nie bójcie się w ogóle nikogo, ponieważ wszyscy są zawsze chętni do pomocy, szczególnie w tych pierwszych dniach, kiedy nie wiecie, gdzie jest która sala i tak dalej. Czasem naprawdę te numeracje nie są tak oczywiste, jakby się chciało. Więc pytajcie, pytajcie, pytajcie. I to nie jest tylko rada odnośnie mnie i kierunku, tylko odnośnie studiów w ogóle. Jak
czegoś nie wiecie albo czegoś się chcecie dowiedzieć, to po prostu pytajcie. 10 razy pytajcie, 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 aż nie zrozumiecie, nie dowiecie się albo nie dopniecie swego, bo po to jesteście na tych studiach, na tych bądź też innych, żeby po prostu się rozwijać, szkolić się i żeby móc się dowiedzieć tego, co chcecie, zrobić to, co chcecie, spełniać wasze jakieś tam marzenia, aspiracje. I mam nadzieję, że taką będziecie mieli możliwość, żeby te marzenia spełniać. Powiedzmy, nie wszyscy od razu wiedzą, że te studia to jest ich marzenie. Niektórzy się dowiadują w międzyczasie. Ale no cóż, taka też rola życia chyba, nie? Filozoficznie się zaczęło robić. No cóż, nie zadajecie pytań, dlatego muszę gadać, a ja jak gadam, to bardzo łatwo odpływam. Dlatego nie wolno mi dawać tak gadać. O, ktoś pisze, mam nadzieję, że jakieś ciekawe pytanie, bo jak nie, to dalej wam będę przynudzać. Bo jeżeli chodzi o gadanie o studiach, to ja naprawdę mogę mówić bardzo dużo, ale nie zawsze na temat. Dlaczego ja wybrałam bioinformatykę? Dobra, więc to było tak, że tak naprawdę początkowo bardzo mi zależało na tym, żeby pójść na lekarski. W momencie napisałam matury, wiedziałam, że już się nie dostanę. Nie poszło mi tak, jak chciałam, nie musiałam do tego dostawać wyników, żeby wiedzieć, że to nie poszło tak, jak chciałam. Z drugiej strony też ten lekarski był taki, jak jest u wszystkich na biochemię, tak wszyscy na biochemię idą na lekarski i koniec. Więc no nie był to... Chciałam pomagać ludziom, to definitywnie chciałam robić i tym się spełniam teraz w wolontariatach, ale de facto no nie do końca. I zaczęłam po prostu przeglądać oferty wszystkich uniwersytetów, bo nie miałam żadnego innego pomysłu niż ten lekarski. No i przeglądałam, znalazłam jakąś genetykę, mikrobiologię, no ale tak nic nie kliknęło. Ja chciałam, żeby kliknęło. I w pewnym momencie właśnie weszłam na UPWR i patrzę, bioinformatyka. I nagle tak mnie w serduszku zakuło i myślę, w sumie to ja zawsze lubiłam rzeczy związane, powiedzmy, z komputerem, tak, jakieś analizy i tak dalej. Lubiłam się bawić w Excelu. Oprócz tego uwielbiam genetykę i to uwielbiam od zawsze genetykę, po prostu marzenie, po prostu kocham i strasznie się cieszę, że mogłam pójść na studia związane z genetyką. Ale mimo wszystko bałam się tej matematyki, statystyki, nie czułam się dobra z matematyki. Akurat chichot losu, matematyka na maturze poszła mi bardzo dobrze, a ja nigdy nie czułam się pewna matematyki i bardzo się bałam matematyki i statystyki na tych studiach. I nie powiem, początek był ciężki nie dlatego, że matematyka była taka straszna, prowadzący był taki straszny i tak dalej, to ja po prostu byłam przerażona. Ale wracając do mojego wyboru, kliknęło i stwierdziłam, idę na to. Idę na to i tyle, i koniec, i kropka. To jest mój wybór. Moi rodzice byli przerażeni, no bo z lekarskiego nagle jakaś bioinformatyka, nie wiadomo, o co chodzi. No ale jakoś to przełknęli. I tak naprawdę dopiero kiedy byłam na tych zajęciach i zaczęliśmy w laboratorium robić PCR, zaczęliśmy analizować dane pochodzące właśnie z populacji i zaczęliśmy robić te wszystkie bioinformatyczne rzeczy, to ja wiedziałam, że to serce mi dobrze podpowiedziało, że to było to, tak, genetyka, informatyka, matematyka, tak, troszkę, ale nie bardzo, ale tak, powiedzmy 2 na 3, 2 z 3 dziedzin były spełnione, poszłam zadowolona, także zróbcie tak samo, przemyślcie, jaki procent się zgadza u was w zainteresowaniach i przemyślcie, czy jest to dobry wybór. Moim zdaniem, tak jak mówię, jest to bardzo interdyscyplinarny wybór i nawet osoby, które w ogóle jakby no nie kliknęło. Są osoby, którym nie kliknęło, poszły na przykład na drugi stopień, na ochronę środowiska, no i są tam bardziej zadowoleni, ale właśnie dzięki temu, że byli na pierwszym stopniu bioinformatyki, mogli pójść na drugi stopień ochrony środowiska. Bez tego byłoby ciężko. Także moim zdaniem, jeżeli nie wiecie, co zrobić, to
zostawcie sobie czas na wybór. I to jest coś, co właściwie ten kierunek daje. Daje ten czas na wybór pomiędzy tą informatyką, biologią, statystyką, a może jednak czymś troszkę innym. Ale naprawdę to jest taki, moim zdaniem, taka furtka do tego, żeby jeszcze dać sobie czas, jeżeli nie wiecie, co robić, dać sobie czas. No i też to, co ważne, ja nie wiem, czy w tym momencie dalej tak jest, w momencie, w którym ja się rekrutowałam, to te progi nie były jakieś kosmicznie wysokie i nie było się tak ciężko dostać. W moim roczniku na przykład nikt nie odpadł, jeżeli chodzi o rekrutację. W roczniku niżej wiem, że już nie wszyscy się dostali, ale no mimo wszystko wydaje mi się, że szanse na dostanie się na ten kierunek są dosyć duże, a profity, jakie idą ze skończenia tego kierunku, no są moim zdaniem jeszcze większe. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, o coś tu się przeklikało, to nie ja, to duchy, ale jeżeli macie ochotę dołączyć do no, wspaniałej po prostu społeczności studenckiej UP, wspaniałej społeczności bioinformatyków, studentów bioinformatyki, bądź studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, to myślę, że ten kierunek to dobry wybór właśnie ze względu na tą interdyscyplinarność i możliwości, jakie daje. Po prostu to jest coś, czego o co trudno tak naprawdę wybierając studia, żeby mieć mimo wszystko wybór po wybraniu już kierunku. Się rozgadałam. Trochę podłączymy, jeśli chodzi o drogi punktowe. To bywa bardzo różnie. Bioinformatyka to jest jeszcze nadal stosunkowo młody kierunek i dosyć nowy, więc faktycznie na początku te rekrutacje no, siłą rzeczy też wyglądały trochę słabiej, w sensie wyników kandydatów. Natomiast no, to właśnie zależy też od rocznika, zależy od tego, jakie jest zainteresowanie w danym roku danym kierunkiem, więc to wygląda, potrafi wyglądać naprawdę bardzo różnie. Czasem te punkty nawet z naboru na nabór się wahają o, nie wiem, kilkaset, więc trudno tutaj mówić o jakiejś tendencji niestety, ale zainteresowanie bioinformatyką na pewno rośnie, to jesteśmy w stanie powiedzieć z pewnością. I myślę, że właśnie tutaj podsumowując trochę też to, co Wiktoria już powiedziała, jeśli ciągnie was trochę w stronę informatyki, a nie wiecie jeszcze do końca co, to myślę, że to jest bardzo fajny kierunek właśnie pod to, żeby jeszcze mieć chwilę na decyzję. A może właśnie nie mieć tej chwili na decyzję, tylko już po prostu z nami zostać. Jak najbardziej, myślę, że to bardzo dobry wybór i na pewno dla mnie był bardzo dobry. Bardzo się z tego cieszę. To my również się cieszymy bardzo. Dobra, to myślę, że skoro nie mamy już żadnych kolejnych pytań, to możemy powoli kończyć. Do Wiktorii macie kontakt, mam nadzieję, już zapisany. Jeśli nie, to można też do nas pisać, będziemy odpowiadać, przesyłać pytania Wiktorii albo odsyłać was bezpośrednio do niej. No i zapraszamy na bioinformatykę, a teraz za chwilkę przerwy jeszcze będziemy ruszać z prezentacją dotyczącą biologii człowieka. To będzie wykład wspominanego tutaj już profesora Szczurowskiego dotyczący tajemnic, które kryje przed nami nasza własna dłoń. Także myślę, że będzie to ciekawy dla was wykład i zapraszamy. Za sekundkę się podłączymy. A ja jeszcze tak tylko polecę profesora Szczurowskiego. Miałam przyjemność mieć z nim zajęcia i naprawdę świetnie opowiada, także zapraszamy gorąco na wykład.